Ostatnio Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa pokochała taki znak. Ten znak oznacza strefę ruchu, czyli obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W takiej strefie obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Ma to poważne konsekwencje dla pieszych. Pieszy w takiej strefie musi chodzić chodnikiem, a jak go nie ma, to trzymać się lewej strony i chodzić po poboczu. Jeszcze, żeby było śmieszniej, to gęsiego. Przez jezdnię musi przechodzić tylko w miejscach wyznaczonych. A dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z takiej drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. I takie właśnie przyjemności zafundowała Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa mieszkańcom bloku Kiełbasiewicza 12, Emilii Plater 3, Wojska Polskiego 45 oraz Błaszka 2 i 4. Jak bardzo trzeba nienawidzieć mieszkańców, żeby im zrobić takie świństwo? I nie ma to znaczenia, że postawiono tam znaki zakazu ruchu. Jezdnia nadal pozostaje jezdnią. Poza tym niektóre pojazdy są z tego zakazu wyłączone. I takie pojazdy mogą tam jeździć z prędkością 50 km na godzinę, gdyż taka obowiązuje w obszarze zabudowanym. Dotychczas była tam strefa zamieszkania, w której pieszy był najważniejszy. A teraz jest strefa ruchu z zakazem ruchu dla mieszkańców. Więc drodzy mieszkańcy, przy najbliższej przeprowadzce lub zakupie jakiejś lodówki, wołajcie pana prezesa Gabskiego, żeby wam ją przyniósł do domu, bo wy tam wjechać nie możecie. Mandat wynosi do 250 zł.